1987 roku magazyn Road and Track zorganizował zawody na najszybszy drogowy samochód. Takie Lamborghini Countach pojechało 288 km na godzinę, Ferrari Testarossa niecałe 298, a Porsche 959 318 km na godzinę, a wygrał... To już było na naszym kanale. Sprawdź! Swego czasu to były najszybsze auta drogowe i tylko dla nich była zarezerwowana prędkość 300 km na godzinę, a dziś... Dziś to się Audi chwali, że ich model RS3 Performance Edition pojedzie 300 km na godzinę. Kiedyś to były wartości dla super samochodów, a dziś tyle pojedzie auto kompaktowe. I to właśnie jest prawdziwy postęp w motoryzacji, a nie jakieś tam auto na bateryjki. Mam rację? Daj znać w komentarzu, a tymczasem ja Ci przypomnę.